Jedną z turystycznych atrakcji Szklarskiej Poręby jest wyciąg krzesełkowy na Szrenicę górującą nad miastem. Ten dwuodcinkowy i dwuosobowy wyciąg jest czynny przez cały rok. Po prawej stronie miejscami jest widoczna trasa narciarska Puchatek. Pierwszy odcinek do stacji pośredniej ma długość 1417 metrów, a różnica poziomów wynosi blisko 174 metry. Trasa biegnie przez las poprzecinany strumykami. Pierwszy odcinek wyciągu został oddany do użytku w 1962 roku jako wyciąg jednoosobowy. Przebudowano go na początku lat 90. ubiegłego wieku na wyciąg dwuosobowy, zmieniono dolną stację oraz skrócono drugi odcinek, budując nową stację górną. Przebudowany wyciąg oddano do użytku w grudniu 1993 roku. A to już stacja pośrednia. Górny odcinek o długości 1341 metrów i różnicy poziomów 429 metrów biegnie początkowo przez las, a następnie Kosodrzewinę. Po wyjeździe z lasu nad Kosodrzewiną widać już piękną panoramę Karkonoszy. Dojeżdżamy do górnej stacji położonej na wysokości 1310 metrów przy Szrenickiej Skale. Z tego miejsca do schroniska na Szrenicy pozostało 300 metrów podejścia, momentami dość stromego. Zaczynamy podejście do schroniska na Szrenicy, początkowo dość płaską, później już bardziej stromą trasą. Schronisko na Szrenicy należy do największych wysokogórskich schronisk w Karkonoszach. Trudy podejścia wynagradzają widoki na czeskie Karkonosze, Kotlinę Jeleniogórską i Góry Izerskie. Pierwsze schronisko w tym miejscu wybudowano w latach 1921-22. Po pożarze w 1972 roku schronisko należące do PTTK niszczało, aż w 1992 roku ruinę kupili prywatni właściciele i ponownie otwarli schronisko w grudniu tego samego roku. Przez chwilę można się było znaleźć w Czechach, co potwierdza ten słup graniczny jeszcze z wykutym CS. Z kolei literę P na polskim słupie przerobiono z litery D. Pozostawiamy za sobą Szrenicę. Do wodospadu Kamieńczyka pozostało nieco ponad 3 km. A tam jest ta kopalnia, nie? Co mówisz? Ta wysoka. Pokazało się już schronisko na hali Szrenickiej. Schronisko to znajduje się po środku hali na wysokości 1195 metrów nad poziomem morza między dwoma szczytami, Szrenicą i Kamiennikiem. Właścicielem schroniska od 1950 roku jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Nie ma to jak młode nogi, nawet takie króciutkie. Wzdłuż szlaku od czasu do czasu szemrzą bezimienne strumyczki podążające do potoku Kamieńczyk. W końcu pojawia się potok, który za chwilę przerodzi się w najwyższy wodospad Sudetów o wysokości 27 metrów. Woda spada trzema kaskadami. Drogę od wodospadu do Szklarskiej Poręby odbyłem już dorożką, bo nogi odmówiły posłuszeństwa.